Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Masalski i witam serdecznie na Akademii Innowacji 2023. Przechodzimy teraz do bloku poświęconego zarządzaniu nauką. Rozpoczynamy od rozmowy z panem Przemysławem Wewiórem, reprezentującym Ośrodek Przetwarzania Informacji. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy. W trakcie naszej pierwszej rozmowy poruszymy temat związany z danymi naukowymi, ich odpowiednią obróbką, przesyłem do systemów ministerialnych oraz interfejsami integracyjnymi oraz tym, co te interfejsy dają z punktu widzenia uczelni, jakie dodatkowe możliwości, jakie też nowości w narzędziach rozwijanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji możemy się spodziewać w najbliższym czasie. Następnie w drugiej części tego panelu przejdziemy do konkretnego rozwiązania związanego z budową systemów kategorii repozytoriów naukowych i systemów kategorii CRIS z konkretnym oprogramowaniem, open source'owym systemem DSpace. Na końcu z kolei przejdziemy do rozmowy na temat finansowania, pozyskiwania środków w postaci grantów i tychże rozliczania wraz z naszym partnerem, firmą Elsevier. Panie Przemku, uczelnie na potrzeby sprawozdawczości ministerialnej, ale także własnej ewidencji, analiz, przeprowadzania procesów wewnętrznych, takich jak na przykład ocena pracownicza, również promocji, budują własne bazy i repozytoria naukowe pełniące często rolę systemów kategorii CRIS. Z punktu widzenia ministerialnego raportowania kluczowe jest tutaj zapewnienie odpowiednich narzędzi do transferu danych pod kątem nie tylko publikacji, ale także projektów czy patentów. Tutaj pojawia się w zasadzie ogromna rola Ośrodka Przetwarzania Informacji, który od dłuższego czasu rozwija stosowne interfejsy integracyjne w postaci REST API. Czy na tym etapie możemy uznać, iż po burzliwej końcówce poprzedniego okresu ewaluacyjnego jesteśmy w tym momencie już gotowi na to, aby bezproblemowo przyjmować dane, które uczelnie przygotowywują na potrzeby trwającego już okresu ewaluacyjnego, tak aby udało się to zakończyć sukcesem, tak jak w poprzedniej ewaluacji? Tak, oczywiście. Ten system oferowany przez OPI, REST API jest już gotowy do tego celu. W pierwszej kolejności aby podkreślić, że tutaj uczelnie i instytuty działają w otoczeniu prawnym, które jest przede wszystkim tworzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. I te regulacje prawne zobowiązują instytucje do raportowania dużej ilości danych o swojej aktywności, w znacznej mierze właśnie na potrzeby ewaluacji. I w tym otoczeniu prawnym rola OPI polega na tworzeniu wraz z uczelniami i instytutami ekosystemu wymiany danych. I założeniem tego ekosystemu jest takie, że uczelnia lub instytut wprowadza dane w jednym miejscu, którym jest na przykład instytucjonalny CRIS, a następnie OPI dostarcza kompletne REST API do transferu danych do systemów ministerialnych. Założeniem tego ekosystemu jest to, że pomiędzy tymi elementami zachodzi pełna interoperacyjność. W tym momencie mogę powiedzieć, że prace nad API PBN-u są zakończone w takim stopniu, który umożliwia sprawozdawanie danych o osiągnięciach naukowców do Polonu. Oczywiście wraz z rozwojem PBN-u będzie też następował stopniowy rozwój API. Wraz z pojawianiem się nowych funkcjonalności będą pojawiać się też nowe końcówki. Jednakże prowadząc pracę nad rozwojem PBN-u, my kierujemy się taką zasadą, ażeby nie wprowadzać działań, które mają głęboki wpływ na aplikacje klienckie. Mamy świadomość, że tego rodzaju zmiany mają tworzą koszty po stronie uczelni i instytutów. W tym momencie mogę powiedzieć, że API PBN-u jest stabilne, jest otwarte i jest gotowe do tego, ażeby, ażeby,
ażeby takie dane na potrzeby ewaluacji przyjmować i bardzo mi zależy na tym, ażeby tego rodzaju stan utrzymać. Chciałbym, aby tutaj jednoznacznie podkreślić, że uczelnie i instytuty stanowią kluczowych interesariuszy dla OPI, są to kluczowi interesariusze dla PBN-u. I w tym miejscu też chciałbym taką złożyć deklarację, że chciałbym, jako product owner PBN-u, że chciałbym rozwijać PBN w dialogu z jego interesariuszami. I uważam, że dalsze kierunki rozwoju PBN-u będą wymagały otwartego dialogu z uczelniami i instytutami. Dziękuję bardzo za tą obszerną odpowiedź. To myślę, że bardzo dobre informacje dla nas wszystkich, zarówno dla uczelni, jak i tych wszystkich osób, które są zaangażowane w sam proces przekazywania danych, budowy tego typu interfejsów, ale też jest ich utrzymania. Wydaje mi się, że to, co Pan tutaj powiedział, jest niezwykle istotne, bo ta stabilność jest dla nas ważna i pokazuje to, że możemy rzeczywiście sobie spokojnie tą strategię przekazywania danych również planować. Chciałbym przejść do drugiej kwestii, którą dzisiaj poruszymy, no bo jak wspomnieliśmy, ośrodek przetwarzania informacji w systemach POLON i PBN gromadzi ogromne ilości informacji naukowych i badawczych, chociażby na potrzeby poprzedniego okresu ewaluacyjnego mieliśmy do czynienia z ocenionymi około 1 000 000 osiągnięć dla ponad 100 tysięcy naukowców i badaczy, a to tylko wierzchołek pewnej góry lodowej. Od dłuższego czasu głośno mówi się o projekcie budowy krajowego systemu kategorii CRIS, który wykorzystałby to bogactwo informacji naukowej do promowania polskich badaczy. Co ewentualne wdrożenie tego typu rozwiązania może oznaczać dla środowiska uczelnianego i dla samych naukowców? W tym miejscu mogę potwierdzić, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ma w planach stworzenie serwisu, który będzie się nazywał Ludzie Nauki i będzie ten serwis pełnił funkcję krajowego systemu CRIS. Ludzie Nauki będą tworzeni, wdrażani przez OPI i w tym momencie chciałbym już wyartykułować kilka fundamentalnych założeń tego projektu. W pierwszej kolejności chciałbym podkreślić, że funkcjonowanie Ludzi Nauki nie będzie wiązać się z dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi po stronie uczelni oraz instytutów. Ludzie Nauki będą wykorzystywać dane, które już są obecne w systemach ministerialnych i systemach uczelnianych. I tutaj przechodzimy do kolejnego założenia tego serwisu. Będzie on służył mianowicie do prezentacji informacji o pracownikach nauki. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na odwrócenie dotychczasowej logiki przy tworzeniu systemów informacji naukowej. Do tej pory wyglądało to mianowicie w taki sposób, że te systemy były tworzone na potrzeby ministerstwa, na przykład na potrzebę ewaluacji. W przypadku Ludzi Nauki to ministerstwo zamawia projekt, który ma służyć pracownikom nauki. I dzięki temu serwisowi pracownicy będą mogli w jednym miejscu mieć zgromadzone dane o sobie. Dane te będą zweryfikowane i będą wiarygodne. I będą to dane dotyczące na przykład przebiegu kariery, pełnionych funkcji, no i oczywiście również dorobku naukowego. W zamyśle ten serwis ma również ułatwiać pracę środowisku akademickiemu. Na przykład ma ułatwiać aplikowanie w konkursach grantowych, pozwalając naukowcowi na wygenerowanie danych o sobie, danych, które będą pobierane z różnych systemów źródłowych. Może jeszcze na koniec. Proszę. Może na koniec chciałbym jeszcze tak zaznaczyć, że ten CRIS na poziomie krajowym nie ma na celu zastąpienia CRIS-ów instytucjonalnych. Jakby tu też przeciwnie. Ludzie Nauki będą systemem
takim suplementarnym i zintegrowanym z kryzysami uczelnianymi. Aczkolwiek cel istnienia ludzi nauki będzie trochę inny niż takich systemów uczelnianych. Wobec tego uczelnie czy instytuty powinny oczywiście nadal dbać o rozwój swoich systemów uczelnianych zgodnie ze swoimi własnymi wewnętrznymi potrzebami. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze raz. No, to bardzo istotne, to, o czym Pan teraz wspomniał, bo no, kluczowe jest jednak, żeby te systemy ze sobą współpracowały, również jeżeli chodzi o ten aspekt funkcjonalny. Natomiast jeżeli tutaj nie ma jakiegoś konfliktu interesów, to tym lepsza wiadomość, no bo pozwala to zarówno uczelniom budować własne rozwiązania, jak i państwu rzeczywiście wejść na ten kolejny poziom udostępniania danych naukowych, no rzeczywiście w bardzo istotnym celu związanym z promowaniem samych naukowców na arenie polskiej, ale też pewnie i międzynarodowej. Przechodząc do perspektywy budowania rozwiązań zintegrowanych z systemami OPI na tym poziomie uczelnianym, wydaje mi się, że z uwagi na zakres zbieranych danych oraz zmienność tychże danych, kluczowa wydaje się być automatyzacja tych procesów. W jaki sposób, korzystając z dobrodziejstw tych kompletnych interfejsów integracyjnych po stronie Polonu i PBN-u, zapewnić bezproblemowe przygotowanie do kolejnej trwającej już ewaluacji? Dobrze, to ja przedstawię to zagadnienie z punktu widzenia PBN-u, który służy do raportowania danych do Polonu na potrzeby ewaluacji. I żeby przygotowania do ewaluacji przebiegały efektywnie, w mojej opinii potrzebne jest raportowanie danych o osiągnięciach naukowców na bieżąco, a nie koniecznie na końcu okresu ewaluacji. W przypadku, gdyby była niezbędna aktualizacja danych już zaraportowanych, to API PBN-u daje taką możliwość. Ponadto API PBN-u również ułatwia proces poprawnego raportowania, wyświetlając komunikaty zwrotne do użytkowników poprzez interfejs. Dzięki tym rozwiązaniom uczelnia, która tak na bieżąco, regularnie wysyła swoje dane, no, ma czas na ich korektę w czasie przewidzianym w przepisach prawa. Dziękuję bardzo za tą również ważną informację dotyczącą interfejsów. No, to rzeczywiście wydaje się być kluczowe, żeby działać na bieżąco, no bo jednak ten obowiązek raportowy nawarstwiający się stanowi z reguły niemały problem pod koniec okresu ewaluacyjnego, a w sytuacji, kiedy interfejsy są gotowe na to, żeby także aktualizować dane, no, mamy po prostu ten komfort bycia up to date. Nawiązując teraz też do poruszonej przez Pana kwestii reaktywności systemów OPI w postaci informacji zwrotnej w trakcie transferu tych danych, warto byłoby poruszyć także temat wykorzystania zasobów już zgromadzonych w systemach rozwijanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Są to dane, które po odpowiedniej obróbce udostępniane są na przykład w Radonie, ale mogą posłużyć także wykorzystaniu w wewnętrznych procesach uczelni. Jak wyglądają zatem możliwości użycia REST API do transferu danych w drugą stronę w celu ich analizy i obróbki po stronie uczelni? Tak, istnieje możliwość pozyskania przez uczelni danych, które już raz zostały zaraportowane do PBN-u, czy to dane, które były wprowadzone ręcznie, czy to dane, które były przesłane za pomocą API. I dzięki temu uczelnia może sprawdzić swoje dane, może prowadzić ich analizę też na swoje wewnętrzne potrzeby. To wszystko wynika z tego, że jest zapewniona interoperacyjność między systemami uczelnianymi a PBN-em. Przy okazji, nawiązując do tematu Radonu, to chciałbym też wspomnieć o możliwościach, które już w bardzo niedługim czasie zostaną otworzone
przed uczelniami przez ten system, przez system Radon. Już teraz Radon wystawia API oraz umożliwia generowanie raportów i analiz dotyczących przede wszystkim szkolnictwa wyższego. Jednakże po odpowiednim przetworzeniu przez OPI danych, które są zbierane w ramach ewaluacji, uczelnie będą mogły również dokonywać analiz naukowych, swoich osiągnięć naukowych, będą mogły dokonywać porównań tych osiągnięć, na przykład względem lat, porównywać swoje osiągnięcia do osiągnięć innych instytucji, czy też porównywać osiągnięcia w ramach dyscyplin, czy między dyscyplinami. I taką też mamy, i też OPI ma taką ambicję, ażeby również na tych danych po ich odpowiednim przetworzeniu prowadzić własne badania naukometryczne. Tutaj OPI ma taką ambicję, żeby dostarczać wiedzę, która może być istotna przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki naukowej. Dziękuję bardzo. Z naszej rozmowy wynika taki jasny i klarowny obraz, w którym to ośrodek przetwarzania informacji rzeczywiście po zakończeniu tej ewaluacji poprzedniej zbudował stabilne, pewne interfejsy do transferu danych, co ważne, interfejsy dwukierunkowe, tak, to o czym rozmawialiśmy przed chwilką. Jest to, myślę, duża rewolucja, jeżeli chodzi o potencjalne wykorzystanie tych danych przez uczelnię, która pozwala zarówno usystematyzować sam proces wysyłki, jak i zbudować dodatkowe funkcjonalności na podstawie tych danych, które w systemach ministerialnych zostały zgromadzone. No i myślę, że tutaj wielokrotnie Pan podkreślał aspekt związany z interoperacyjnością danych. To jest szczególnie istotne, warunek sine qua non. Wprowadzamy dane w jednym miejscu, następnie te dane propagowane są pomiędzy różnymi systemami, czy to systemami uczelnianymi, czy też ministerialnymi. Dziękuję Panu bardzo, Panie Przemysławie, za udział w naszym dzisiejszym wydarzeniu. Ja również Panu dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu i do zobaczenia. Państwa z kolei zapraszam do dalszej części panelu, tego praktycznego, opowiadającego o tym, w jaki sposób informacje, o których opowiadał Pan Przemysław, wykorzystać do tego, aby zbudować po stronie uczelni odpowiednie narzędzie integrujące te dane oraz agregujące i analizujące. Z naszego punktu widzenia jako PCG Akademia, współpraca z systemami wytwarzanymi przez Ośrodek Przetwarzania Informacji trwa już od dłuższego czasu. No, nie ukrywamy tutaj, że w kontekście naszych relacji także z uczelniami, z klientami, współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, ale także z wieloma innymi szkołami o statusie szkół publicznych, ale także niepublicznych, prywatnych, uczelni resortowych, a nawet instytutów, które to również tego typu potrzeby u siebie diagnozują. W trakcie poprzedniego okresu ewaluacyjnego uczelnie i instytucje podlegające ewaluacji, korzystające z rozwiązań PCG Akademia, rozwiązań integracyjnych, dostarczyły do systemów ministerialnych około 20% wszystkich osiągnięć ewaluowanych, czyli spośród 700 tysięcy osiągnięć publikacyjnych było to 21%, podobnie w przypadku wszystkich osiągnięć, no bo oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, mamy tutaj także interfejsy integrujące inne pozapublikacyjne osiągnięcia również na poziomie około 20% wszystkich danych w systemach ministerialnych. Mamy w tym momencie 100% pokrycie wszystkich interfejsów REST API i co ważne, pokrycie tych interfejsów w dwie strony na potrzeby transferu danych, ale także ich pozyskania. Co widzą Państwo na kolejnym slajdzie, który obrazuje proces, według którego zbudowane jest rozwiązanie PCG Akademia, to znaczy posiadamy odpowiedni integrator do danych naukowych oraz danych pracowniczych, który to pozwala na transfer tych danych do systemów ministerialnych i pobieranie tych danych z systemów ministerialnych, czyli
Mówiąc w przenośni, zbudowaliśmy niejako autostradę danych do systemów ministerialnych i ta autostrada, co ciekawe, może zostać bardzo łatwo włączona również w infrastrukturę systemów uczelnianych, no i w odpowiedni sposób zasilać te systemy, ale także pobierać z nich dane, w odpowiedni sposób je walidować i transferować do i z systemów ministerialnych. W jaki sposób z tego rozwiązania potencjalnie można skorzystać? Pierwszy z nich zobaczą Państwo na kolejnym slajdzie. W większości pewnie znane Państwu już rozwiązanie, które rozwijamy od kilku lat. W zasadzie jest to system Science Cloud, ekosystem rozwiązań, które służą do analityki, ale także ewidencjonowania, transferowania tych osiągnięć do systemów ministerialnych. Służą one temu, żeby przeglądać sytuację aktualną ewaluacyjną w kontekście dyscyplin, w kontekście konkretnych pracowników, walidować informacje, wychwytywać potencjalne problemy i po prostu pomóc sprawnie przygotować się do ewaluacji. Jest to rozwiązanie dostarczane w modelu chmurowym, to znaczy zbudowane w infrastrukturze usługowej, czyli w zasadzie dokładnie tak samo jak te narzędzia ministerialne, które również są ogólnodostępne właśnie w takiej przestrzeni. Dzięki integratorowi, który rozwinęliśmy w ciągu ostatniego roku, temu integratorowi dwukierunkowemu, mamy możliwość włączenia dla Państwa takiego narzędzia analitycznego w ciągu dosłownie 2 tygodni. Jedyne, czego potrzebujemy, to dostęp do systemów ministerialnych i za pomocą skonstruowanego huba integracyjnego pozyskujemy Państwa dane, zasilamy system od zera wszystkimi informacjami, które zostały wysłane do PBN-u i Polonu. I co ciekawe, możemy pozyskać także informacje o pracownikach w kontekście zatrudnienia oświadczeń, czyli po prostu uruchomić dla Państwa takie rozwiązanie analityczne praktycznie od razu. Jakie dane możemy pozyskać? Widzą to Państwo na kolejnym slajdzie. Te dane to są oczywiście informacje pochodzące z PBN-u i Polonu. One są dostępne od ręki. Mówimy tutaj oczywiście o publikacjach, artykuły, książki, rozdziały. Mówimy tutaj o patentach, mówimy o działalności artystycznej, mówimy tutaj o projektach badawczych oraz komercjalizacji badań, usługach zleconych. Czyli wszystko to, co w obrębie interfejsów się znajduje, jak najbardziej możemy pozyskać do integratora i udostępnić Państwu w ramach innych systemów. No i to, o czym wspomniałem, czyli także informacje o pracownikach. I tutaj mamy katalog pracowników, tożsamości pracowników, identyfikatory, afiliacje, ale także dane ewaluacyjne, które właśnie pozwalają chociażby uruchomić narzędzie ewaluacyjne Science Cloud. I tutaj będziemy mieli oczywiście zatrudnienie, oświadczenia, dyscypliny, to wszystko w naszym integratorze danych się znajduje. Co dalej możemy tutaj zaproponować? To na pewno kolejne rozwiązanie widoczne w tym momencie dla Państwa na schemacie, który pokazuje, w jaki sposób włączamy Webcon. Na slajdzie, który Państwo oglądają, widać sposób, w jaki to my te dane z naszego integratora jesteśmy w stanie przekazać do systemu Webcon. Webcon jako taki jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania na Akademii Innowacji. Dowiedzieli się Państwo już, myślę, że dużo na temat tego rozwiązania i pozwala to zrozumieć tą koncepcję, bo ona rzeczywiście jest dość unikatowa, to znaczy wychodzimy z założenia, w którym to część tych danych, które podlegają ocenie wewnętrznej, ocenie pracowniczej, a są to konkretnie w dużej mierze dane naukowe, skoro mamy możliwość pozyskania ich systemów ministerialnych, no to znowu interoperacyjność danych, wprowadzanie danych w jednym miejscu, te dane są już zgromadzone, my wyciągamy je za pomocą integratora danych, budujemy proces w Webconie, proces, który pozwala obsłużyć całą ocenę pracowniczą, zaplanować tą ocenę, ale też jeżeli zajdzie taka potrzeba, no ją zmodyfikować. Jak wiemy, w odróżnieniu od tej oceny ministerialnej, dla której zasady są ogólnie znane, no w przypadku oceny wewnętrznej regulaminy są inne, regulacje są inne i tutaj właśnie unikalna rola narzędzia ocena pracownicza zbudowanego na narzędziu Webcon pozwala w elastyczny sposób je dostosować, no i także rozwijać w ramach zmieniających się
potrzeb uczelni. Jak to rozwiązanie wygląda, widzą Państwo na kolejnym slajdzie. Korzystamy tutaj z wszystkich dobrodziejstw rozwiązania WebCom, które to właśnie jako integrator dodatkowy danych, agregator jest w stanie je tutaj wykorzystać. No i przechodząc do końca tej krótkiej opowieści na temat możliwych scenariuszy integracji danych, no musimy się nastawić także na kolejne poziomy uczelniane. To też będzie tematem naszej dzisiejszej dyskusji na kolejnym panelu, czyli rozwiązania repozytoryjne, rozwiązania CRIS, w szczególności DSpace, rozwiązanie repozytorium open source. Są to wszystko narzędzia, które możemy włączać w tą strukturę integratora i przede wszystkim również musimy zastanowić się, w jaki sposób te rozwiązania integrować z systemami na poziomie krajowym. To mamy rozwiązane poprzez uniwersalny integrator, ale także na poziomie międzynarodowym. Mówimy tutaj o połączeniu z bazami chociażby Scopus, Web of Science, OrcID, Crossref, PubMed. Za pomocą dostarczanych przez nas rozwiązań można otworzyć się również na ten aspekt międzynarodowy.